to robić. Nie mamy na razie połączenia, jakieś kłopoty z dźwiękiem, ale będziemy obserwowali w takim razie uroczystość dekoracji. Widzimy w tej chwili pierwszą trójkę. W środku kroczy nasz reprezentant Paweł Nastula. Srebrny medal dla Kim Il-soo z Korei. Brąz dla Francuza. Mimo iż tak wiele zmieniło się w świecie, ciągle jeszcze kwestia hymnu narodowego wywołuje właściwie u przedstawicieli wszystkich nacji ogromne emocje, ogromne wzruszenie. Tam w Atlancie tylko grupka kibiców może bezpośrednio dopingować Pawła, ale on z pewnością wie, że wszyscy kibice sportu, a może nie tylko kibice sportu w Polsce, ogromnie cieszą się z jego sukcesu. Międzynarodowej Federacji Judo, którzy będą dokonywali dekoracji. Słuchaliśmy Mazurka Dąbrowskiego w Seulu, słuchaliśmy w Barcelonie, to wszystko za sprawą Waldemara Legienia, teraz Paweł Nastula. Słyszycie Państwo ten aplauz, to grupa polskich kibiców, ale myślę, że w tym momencie klaszczą tam na sali nie tylko Polacy. Amerykanie kochają zwycięzców, potrafią docenić zwycięzców. Nawet w takim stylu, jak do takim właśnie. Wspaniały moment dla sportowców. Kim Il-soo. Srebro. Paweł Nastula też udowodnił, potwierdził pewną zasadę. Jeżeli jest się naprawdę mocnym, nikogo nie można się obawiać. Pamiętamy przed losowaniem. Baliśmy się, że na początek jako przeciwnik Węgier Kowacz już w pierwszej walce, ale z drugiej strony mieliśmy świadomość jednego, że jeżeli naprawdę jest mocny, to żaden przeciwnik na początek nie może być dla niego zbyt trudny. Brązowe medale dla Brazylijczyka i reprezentanta Francji, to właśnie Brazylijczyk w tej chwili, Miguel Fernandes. Przeciwnik Pawła. Dzisiaj oglądaliśmy tę walkę, bodaj najtrudniejszą walkę Pawła Nastuli podczas turnieju olimpijskiego. I Francuz Stéphane Trineau.
Paweł Nastula, mistrz olimpijski w kategorii do 95 kg. Drugi polski złoty medalista podczas igrzysk 26. olimpiady w Atlancie.